Zaczęło się 6 lipca w katedrze. Ksiądz arcybiskup żegnał nas tak żarliwie, że poczuliśmy się, jakby do nas mówił: macie być jak bulterier. Będziemy. Macie być jak wściekły byk. Będziemy. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Będziemy. No, to pielgrzymujcie. Pod katedrą stare wygi zobaczyły sporo nowych twarzy. A coście za jedni? Zapytał ktoś. To są młode wilki, nowy narybek, najlepsi na pielgrzymce. A co nie umieją ci młodzi wilcy? Zastanawialiśmy się. Praktycznie wszystko. Noszenie tub, marsz w dobrym tempie, dbanie o dobry nastrój, śpiewanie w studio na zlecenie. Bez zlecenia zresztą też. Jednym z nowych był Marek, podopieczny naszego mistrza kierownicy Jacka, pseudonim Szybki i Wściekły. Specjalnością Marka była brawurowa jazda samochodem Peugeot. Brawura zaprowadziła go raz w krzaki, ale dali z Jackiem radę. W końcu takich trzech jak oni dwaj to nie ma ani jednego. Tylko auta szkoda. Takie było ładne, francuskie. Duża liczba nowych to zasługa księdza Adriana, który złożył im ofertę nie do odrzucenia. Ważni też byli chłopcy i dziewczyna z Ferajny, zwani inaczej drogówką i służbą porządkową. Każdy z nich na pytanie, czy przysięga stać na straży porządku i bezpieczeństwa grupy drugiej, odpowiedział bezapelacyjnie. Do samego końca. Mojego lub jej. Poszły też z nami serafitki. Były one trzy, w każdej z nich inna krew, ale jeden przyświecał im cel. By było ich więcej. I pojawiła się siostra Judyta. Było też studio, które szło śpiewając przez wsie i miasta niczym Kevin Bacon tańczący Footloose. No i jeszcze służba medyczna, pielęgniarki i przyszła pani doktor skuteczniejsze niż Kasia Bujakiewicz w na dobre i na złe. I tak sobie szliśmy, modliliśmy się i pięknie nas gościli. Na przykład w Kotłowie to podobno ksiądz proboszcz powiedział kościelnemu: weźmiesz tyle bigosu, ile zdołasz unieść. Z kranów ma lecieć jagodowa, a jak będą chcieli iść do toalety, to zabierzesz ich na plebanie marchew jego nać. Na koniec nie zapomnijmy o naszym dzielnym, małym rycerzu Iwo. Szedł tak dzielnie i był tak optymistyczny, że wydawało się, iż jego motto życiowe to Coco Jumbo i do przodu. I tak sobie doszliśmy na Jasną. A kto odpadł, ten nie doszedł. Ale zapraszamy wszystkich za rok, na wieki wieków, elo!